Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracjan Rostocki. Witam w Gotuj z Gracjanem, a dzisiaj będzie taka oto ryba karmazyn. Ta ryba się nazywa karmazyn. I dzisiaj będzie właśnie pieczona ryba karmazyn. Tak oto wygląda. Fajna rybka karmazyn będzie w piekarniku. Elegancko pieczona z ziołami, z warzywami. Tak, więc wpierw przystępuję do sporządzania ryby i będzie obtoczona właśnie warzywami. Tutaj sobie w garnku trochę podgotowałem marchewkę, pietruszkę i zaraz będę wszystko elegancko przygotowywać, żeby później włożyć do piekarnika karmazyna. Karmazyn, karmazyn, ryba karmazyn, będzie już zaraz pieczona, ryba karmazyn, ryba karmazyn. Ryba, ryba karmazyn, super fajna ryba, 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 rybą się nazywa. Karmazyn, karmazyn. Tak, taka oto ryba karmazyn będzie pieczona. Będzie pieczona. Jest to wielka, fajna ryba. Bardzo ładnie wygląda. Taki ma ogon, takie ma oczy. I taki ma pysk. Ryba karmazyn. Super fajna rybka. Zaraz będzie pieczona. Karmazyn. Ryba karmazyn. Zaraz będzie pieczona. W piekarniku będzie pieczona. Tutaj mam już rybę przygotowaną. Jest już wypatroszona. Tak więc, że elegancko jest wypatroszona, przygotowana do pieczenia ryba. Teraz tutaj w tym będę w tej takiej specjalnej w specjalnym pojemniku będę piekł tą rybę. Do tego pojemnika tutaj troszeczkę oliwy, z oliwek daję. Do środka, do tej ryby, tutaj gdzie była wypatroszona, to do środka daję kolendę. Kolendrę, tak, tutaj daję elegancko. O. I po prostu tą rybkę daję po prostu już na ten talerz, na tą brytwannę. Wszystko tu daję. To już daję do mycia. O, tak to wygląda. Tutaj jest podgotowana właśnie marchewka, pietruszka. Jeszcze dam trochę innych owoców, trochę innych warzyw i ziół. O, tak ten ogon tutaj trochę tak zwinę, żeby się jakoś mieściła. Tutaj mam pomidorki już przygotowane, pokrojone. To też dookoła daję pomidorki. O. Trochę, to już do mycia dam. Teraz już tak wygląda.
jeszcze trochę ziół. Tutaj mam miętę. Miętę elegancką. Troszeczkę tak się obłoży. Sól oczywiście bardzo ważna. Z góry tak się posoli solą. Elegancko. No i jeszcze można, w najprzeróżniejszy jeszcze sposób można kombinować. Tutaj jeszcze jakieś inne dodatki dawać. To tak to wygląda. No jeszcze można troszeczkę tutaj tej kolendy dać. Zielonej, świeżej tutaj tak dookoła, bo tam do środka została dana. Jeszcze tutaj troszeczkę tak z góry dać. O! Już jest wszystko pięknie, ładnie przygotowane. Więc teraz taką rybę wkładam do piekarnika. Już się będzie elegancko piekła. Rybka będzie się piekła. Super fajnie się będzie piekła. Tak, piękna rybka. Karmazyn. Biorę, już zapalam. Tutaj jest wszystko. Muszę zapalić. Piekarnik już jest zapalony. Piekarnik elegancko. Tak, czyli tak, posolone, potegowane, wszystko przygotowane. Piekarnik się już grzeje. Zaraz będę już wkładać rybę do piekarnika i będę piekł gdzieś tak mniej więcej 20 do pół godziny. No zresztą trzeba się patrzeć, kontrolować, żeby się nie przypaliła, ani żeby za krótko też nie może być. Trzeba patrzeć ją, no będę obserwować co i jak. I później oczywiście degustacja, jak karmazyn smakuje. Wszystko się okaże. Czy jest dobry, czy jest zły karmazyn. Pyszna, fajna rybka. Zaraz się okaże, jak smakuje. Już jest ryba elegancko przygotowana do wkładania do piekarnika. Ryba, ryba, karmazyn, ryba, ryba, karmazyn, karmazyn, ryba się nazywa, karmazyn, ryba się nazywa. Tak, taką rybę elegancką, posoloną i w środku, i z zewnątrz. Obsypana jest ziołami i warzywami. Taką rybę właśnie teraz wkładam do piekarnika. Już jest. Elegancko przygotowana rybka, rybka, karmazyn. Do wkładania do pieca już jest, przygotowana jest. Jeszcze troszeczkę dam soli. Tutaj też i do środka dam ze wszystkich stron. Elegancko jeszcze troszkę tutaj. I jeszcze tu. No i wkładam. Wkładam rybę już do pieca. Nie ma co. Gdzieś tak około na 20 do pół godziny. Już ryba się piecze. Więc teraz nic, tylko po prostu czekać, aż się ryba upiecze. Gotuj, gotuj z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem. Do gotowania wielkim fanem. No i oczywiście teraz w czasie wolnym można zrobić trochę porządku, te naczynia pozmywać,
wszystko uporządkować. No i później, jak już wyciągniemy rybę z piekarnika, to po prostu będziemy degustować, jak ryba karmazyn smakuje. Już się karmazyn upiekł, elegancko się upiekł, już jest upieczony, więc po prostu wyłączam już piec. Zamykam piec, jest już wszystko wyłączone i teraz będę po prostu wyciągać. Będę wyciągać rybkę i będę ją elegancko degustować, jak smakuje. Tak więc, że teraz już wyciągam. Biorę elegancko i rybkę wyciągam. Siedziała około pół godziny. Ta ryba siedziała około pół godziny w piekarniku i tak wygląda. Elegancko, super fajnie. Tak wygląda rybka. Biorę ją i niosę na stół. Ryba, 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 ryba karmazyn już jest gotowa, już jest upieczona, fantastycznie i wspaniale upieczona już jest. Już się upiekła elegancko, ryba się fajnie upiekła, karmazyn jest już upieczony, wspaniale upieczony jest i teraz będzie degustowany. Już, już, już ryba jest upieczona, wspaniale jest. Ryba karmazyn. Super fajna rybka karmazyn. Już jest upieczona, super fajna, elegancka. Teraz będę ją degustować. Jak smakuje? Zaraz się wszystko okaże, jak smakuje. Teraz tylko jeszcze muszę... Tutaj ją dam bliżej. Teraz tylko muszę jeszcze może trochę pieprzu dać. O. No i po prostu muszę ją zdegustować, jak smakuje. Biorę i tutaj z której strony, może o z tej strony, taki kawałek jej wezmę. O, jest elegancko upieczona, mięciutka. Troszkę tej marchewki do tego, pomidorka. Jest elegancko, widać to już, że jest dobrze upieczona. Tak, mięciutka. I teraz jeszcze troszeczkę pomidorka jakiegoś, o, tego na przykład. I teraz po prostu będę degustować, jak ryba smakuje. Ryba, 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 ryba karmazyn już jest upieczona, ryba karmazyn. I teraz będzie degustowana. Teraz się dopiero okaże, jak smakuje. Czy jest dobra, czy jest zła. Jeszcze tylko widelec wezmę. I już mam widelec elegancki, super fajny. I teraz po prostu troszeczkę można cytrynki dać, o, soku z cytryny trochę. No i teraz po prostu się okaże.
Wszystko się okaże, jak smakuje. Tak. Tak. Delikatne mięso, tak. I z tymi warzywami. Z marchewką, z pietruszką. Z pomidorkiem. Fajnie smakuje. Są takie duże kawałki tej ryby. Ości mało. Także bardzo fajne danie. Pozdrawiam i na razie cześć. Ryba, ryba, karmazyn. Super fajna ryba. Ryba znakomita. Ryba wyśmienita.